Jakie są preferencje wyborcze pośród słupszczan? Czy ich świadomość wyborcza jest dostatecznie wysoka i czy komitety odpowiednio dbają o nagłośnienie programów swoich kandydatów? Z tym bywa różnie, o czym do spółki z redakcją portalu gryf24.pl przekonaliśmy się w trakcie realizowanej w ostatni piątek ulicznej sondy przy ulicy Nowobramskiej. Jesteśmy z lokalnej telewizji 10 Minut TV i z portalu gryf24.pl i pytamy przechodniów, czy mają już swoich kandydatów na prezydenta Słupska, na którego by zagłosowali. Czy pani wie w ogóle, ilu kandydatów startuje w tych wyborach? Nie wiem ilu. Aż 9. A czy by potrafiła pani wymienić chociaż kilka nazwisk? To teraz Kujawski właśnie widzę jedzie, Konwiński to wiem na pewno, chyba Teodorowicz i więcej nie wiem. A na kogo by pani zagłosowała? Chyba myślę, że na Konwińskiego. A dlaczego akurat na tego kandydata? Bo znam. Tak naprawdę pozostałych nie znam, nie kojarzę. Tego akurat człowieka znam i dlatego tylko. Nie znam żadnych ich tam, co oni mają zamiar zrobić w naszym mieście. Tego nie wiem. Czyli rozumiem, że pani pójdzie na wybory samorządowe? Tak. Bo wiele osób deklaruje, żeby zagłosowała, a potem nie idą. No, wiem. Tak się zastanawiałam, czy iść, ale myślę, że jednak pójdę, bo trzeba troszeczkę mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pytamy przechodniów, na kogo oddadzą głos w wyborach prezydenckich za miesiąc. Na jakiego prezydenta pani będzie głosowała? No ja jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałam. Naprawdę. A wie pani, ilu mamy kandydatów? No tak mniej więcej wiem, orientuję się. Mamy 9 kandydatów, a potrafiłaby pani wymienić chociaż kilku z nich? No, Konwiński na przykład. Na przykład, czyli na pana Konwińskiego by pani zagłosowała? Niekoniecznie, jest Biedroń, kto tam jeszcze? No tam mniej więcej tak się orientuję. Nie wiem, nie, ja powiem panu szczerze, że jeszcze się nie zastanawiałam, to znaczy może gdzieś tam drzemie mi opcja jedna, ale tak do końca to jeszcze nie jestem przekonana, na kogo. A jaka opcja drzemie w pani w głowie? Może pani powiedzieć, czy raczej nie chciałaby? No raczej nie chciałabym mówić. Czy macie już panowie swoich kandydatów? Nie, mamy jeszcze kandydatów. Ja nie jestem Słupska. A wie pan może, ilu kandydatów startuje w wyborach na fotel prezydenta Słupska? Gdzieś koło 10. Dokładnie 9, a potrafiłbym wymienić pan chociaż kilku z nich? Andrzej Twardowski. Czyli to jest pana kandydat? Tak, dokładnie. Czy słyszałyście może o tym, ilu jest kandydatów na prezydenta Słupska? Czy w ogóle się tym interesujecie? I wiecie, jacy kandydaci są na prezydenta Słupska? Ja tylko jednego znam. Jakiego? Pana Jacka. Tak. Pana Aleksandra Jacka, tak? Czy jeżeli miałybyście 18 lat, bo macie 17 lat, głosowałybyście na pana Aleksandra Jacka, czy na jakiegoś innego kandydata? Na tego właśnie. A dlaczego na tego? Bo znamy go. Znaczy, znamy jego syna. Czyli... I to po prostu tak by jakoś wyszło. Poparłybyście pana Aleksandra Jacka po znajomości? Ale nie wiem, czy byśmy go poparły, bo ja bym musiała bardziej... Dokładnie, bo na razie się tym nie interesuję właśnie, bo... Nie jestem pełnoletnia. No to, że nie jesteście pełnoletni, czyli to będzie tak, 18 lat kończycie i od razu jesteście pełnoletni, idziecie na wybory, tak? No słuchajcie, a czy wiecie może... Czy o jakichś innych kandydatach? Czy znacie innych kandydatów? Robert Biedroń. Tak, też. Czy koleżanka by głosowała na Roberta Biedronia? Myślę, że tak, bo może wprowadzić dużo nowych w sumie rzeczy. Na przykład legalizację marihuany? Nie no, no to by przesady, bo to no całą Polskę wtedy by musiała być taka legalizacja, tak? Jasne. A czyli Robert Biedroń, czyli pani zna Roberta Biedronia? Słyszała pani o tym kandydacie? Miałam okazję go spotkać w sumie, bo byłam w szkole i mieliśmy z Robertem Biedroniem spotkanie. Jakie wrażenie wywarł? Powiem, że dosyć mieszane. Że nie wiem, czy bym do niego zagłosowała, bo jest dosyć specyficzną osobą. Dobrze, a koleżanka, czy wie może, jacy kandydaci na prezydenta Słupska są w Słupsku? Winiński. Tak. Pan Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej. Czy pani by na niego zagłosowała? Znaczy, musiałabym się bardziej zapoznać z programem wyborczym, bo się tak nie interesowałam dokładnie. Macie jeszcze czas, bo kolejne wybory będą dopiero za 4 lata, kiedy już będziecie miały odpowiedni wiek. Także zachęcam do interesowania się sprawami lokalnymi, lokalnego samorządu, bo to naprawdę jest bardzo ważne, dlatego że być może wy kiedyś w przyszłości będziecie kandydowały na fotel radnych, czy na przykład prezydenta Słupska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na jakiego kandydata na prezydenta Słupska oddała pani głos? Jeszcze nie wiem. Zastanawiałam się, ale jeszcze nie wiem. A czy wie pani, ilu kandydatów będzie startowało w wyborach? Czterech. Aż 9. Aż 9. No a czy potrafiłaby pani wymienić chociaż kilku z nich? No potrafię wymienić pana Konwińskiego. Czyli rozumiem, że to jest w gronie pani zainteresowań. Następnie pana Biedronia. Nie pamiętam, prawdę mówiąc. Widocznie po prostu... Czyli albo pan Konwiński, albo pan Biedroń? Nie, to nie znaczy, że będę głosowała na którąś z tych osób. Nie,
Jeszcze jak mówię, jeszcze nie podjęłam. Tam ci kandydaci widocznie byli mniej wyraziści, dlatego na nich nie zwróciłam uwagi. A pan Konwiński jako poseł jest bardziej znany, pan Biedroń również. Ale jeszcze to nie znaczy, że będę głosowała na ktoś z tych osób. Rozumiem, ale dziękuję bardzo. Na kogo by pani zagłosowała w nadchodzących wyborach prezydenckich? Na którego kandydata? No jeszcze sama nie zdecydowałam. A czy wie pani, że mamy ich aż 9? Wiem. A między kim a kim pani wybiera? Mówię, nie zdecydowana jeszcze jestem. W każdym bądź razie ten, co ma być nowy, to jakiś prezydent, jak on ma tam na imię. Pan Kaczmarczyk, może pan Biedroń? Czyli raczej pan Kaczmarczyk? Tak, oczywiście, oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na kogo by pan oddał głos w wyborach prezydenckich, na prezydenta Sobskiego? Nie biorę, kochany, w tym udziału. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem czym zainteresowany. No ale przecież mamy aż 9 kandydatów, być może będzie 10. Po prostu ja nie znam ludzi, no to co ja mam kombinować? No to proszę pana, trzeba czytać gazety, portale internetowe, na przykład Gryf24. Ten dobry, to dlaczego go chcę zmienić? Prezydent Kobyliński? Tak. On sam odchodzi. To jest jego decyzja, on odchodzi, ale jest aż 9 innych. A słyszał może pan, jacy kandydaci będą startowali o fotel prezydenta? Nie, nic nie wiem. Po prostu ja jestem zajęty czym innym. Może jeszcze mamy miesiąc, może pan się zastanowi przez ten miesiąc. No, zobaczymy, poczytam, zobaczę. Na którego kandydata na prezydenta zagłosował pan w tych wyborach, które teraz nadchodzą? Te, które mają teraz przyjść? Tak. Jeszcze kandydatów, tylko jeden kandydat się zgłosił. Jest aż 9 kandydatów na prezydenta Słupska. Ale nigdy ich nie wisi, nigdzie ich nie podają do wiadomości, nie wiszą, nigdzie ich nie spotykamy. Słuszna uwaga, widać tak naprawdę może 2-3 tylko, a reszty nie. Tylko się zgłosił i tylko jego afisze widzę i jego ogłoszenia, a innych nie widzę. Tak naprawdę zgłosiło się aż 9, ale ma pan rację, rzeczywiście no nie każdy inaczej przeprowadza tą kampanię wyborczą. No czyli pana zdaniem, czy pan by zagłosował teraz na Konwińskiego? Co? Nie, no bo ja nie mam jego programu działania. A jest jeszcze na przykład Robert Biedroń, jest wiceprezydent Kaczmarczyk, jest pan Twardowski, który jest prezesem Czarnych Słupsk, jest pan Ryszard Bogusz, jeszcze wielu, wielu innych. Wie pan, uważam, że w ogóle kryteria wyboru są niewłaściwe. Niewłaściwe. To nie chodzi mi o osoby. Nie chodzi mi o osoby. Ja uważam, że prezydenci powinni być wybierani nie spośród przewodniczących partii, które reprezentują, czy tam przewodniczących, tylko powinni być po prostu wskazywani spośród obywateli, którzy są czymś, coś w tym mieście znaczą, czymś się wyróżniają, a nie tylko jakąś ruchliwością, ale czymś się wyróżniają, jakimś intelektem, jakąś wizją, jakimiś dokonaniami albo planami. Rozumiem, ale tak właśnie jest. Nawet pan by mógł kandydować na prezydenta Słupska, gdy pan zebrał odpowiednią ilość głosów. No tak, ale ja znam sytuację w Słupsku. Zresztą w Polsce też w znacznej części, przede wszystkim. Znam sytuację po prostu polityczną w Polsce i w Słupsku, więc wiem, że są tylko kandydaci partyjni. Na dzisiejszy dzień to bym się zastanawiał komu, bo ponieważ jest takie zróżnicowane te partie, że naprawdę jest ciężko wybrać i jeśli chodzi o głosowanie, to uważam, że każdy obywatel naszego państwa powinien brać udział, czy mu się podoba, czy nie podoba się, bo dzięki im możemy coś zmienić, bo jak nie będą szli, po prostu uważam, że na niczym w tym kraju nie muszą... Jasne. Wybory mamy za miesiąc, mamy aż 9 kandydatów na prezydenta Słupska. Czy potrafił pan wymienić chociaż kilku z nich? Dla mnie to jest troszeczkę duża niewiadomo, bo się mało co zna ich i po prostu dopiero jak wybory się po prostu zbliżają, wtedy się pokazują. A co do tej pory robili przez ten czas, jakby były poprzednie wybory, już my mogli myśleć już o początku następnych wyborów, żeby ich wybrać. Czyli przez całe 4 lata powinni pracować i powinni dać się ludziom poznać. W wyborach, żebyśmy widzieli, kto i jak jest i jakie ma cele w danym mieście zrobić. Jasne. A czy chociaż jakieś nazwisko panu świta w głowie, na kogo pan zagłosował? Nie będę się tutaj wypowiadał na temat nazwisk, bo niektórych by to trochę zabolało, ale to zostawmy to pozostałym. Ale jak pan powie, to wtedy pan zapromuje swojego kandydata.
No wie pan, ja tutaj się zastanawiam, ale ja naprawdę w tej chwili nie odpowiem, ale na wybory pójdę. Może pana namówię między kim a kim? Może pan poda dwóch albo trzech? Nie, proszę pana, jest po prostu, są młodzi, bo uważam, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy są wykształceni, nie muszą, ale mieć w głowie, żeby myśleli, czy w tym danym kierunku naszym, przykładowo w mieście Słupska, żeby coś zrobili. Nie powiem, że jest niezrobione, ale ulepszyć i może stabilne życie mieszkańców Słupska i pozostałych, żeby się lepiej wiodło w życiu, a nie tak jak do tej pory, każdy myśli od do. Na którego z kandydatów na prezydenta Słupska oddaliby głos w nadchodzących wyborach samorządowych? Czy ma już pani swojego kandydata? Nie wiem co, ja to bym na przykład na Kobylińskiego z powrotem. Ale niestety pan Kobyliński zrezygnował. Zrezygnował i nie będzie kandydował. Mamy aż 9 kandydatów i czy może słyszała pani o chociaż jednym z nich? Wie pan co, ja bym na tym, Kowiński, czy jak on się nazywa, ten... Zbigniew Konwiński tak, z Platformy tak, Obywatelskiej. Tak. Zbigniew Kowiński, na niego bym głosowała. A dlaczego akurat na niego? No wie pan co, że teraz to człowiek wie, na kogo głosować. Na kogo oddałby pan głos w nadchodzących wyborach prezydenckich na prezydenta Słupska? No, pana Kowińskiego. Pana Konwińskiego? A dlaczego akurat na niego? No bo to... Czytałem... W gazecie tego, że to obiecuję, w radiu to mówił tak. A czy zna pan też innych kandydatów? Czy słyszał pan w ogóle, ilu jest kandydatów na prezydenta Słupska? Bo mamy ich sporo. No tak, dokładnie nie. Jest aż 9. Czy poza panem Konwińskim potrafi pan wymienić, kto jeszcze kandyduje? No nie pamiętam dokładnie tak. Jak widać, przed komitetami wyborczymi jeszcze sporo pracy do wykonania, a czasu do wyborów coraz mniej. Przypominamy, że odbędą się one już 16 listopada bieżącego roku.